Wyczuł zawodnika gości Przemek Matłoka, jednakże to błękitni w 32 minucie spotkania obejmują prowadzenie z rzutu karnego po bramce Kacpra Friska. Spotkania, bramka dla zespołu błękitnych Stargard, a jej autorem jest grający z numerem 9 Damian Niedojad. Nie tak to miało wyglądać, szanowni państwo, 73. minuta spotkania i trzeci gol dla błękitnych Stargard, a jego autorem jest grający z numerem 20 Marcin Rajch. Tu Szczecin grającego z numerem 8 Jakuba Białczyka. Ponownie dobrym instynktem popisał się Przemek Matłoka. Niestety z rzutu karnego po raz drugi trafia dzisiaj Kacper Friska i wynik na tablicy 0-4. Walczymy, Świtowcy!